Cześć! I oto kolejny aromaczat. Dzisiaj powiem Wam o olejkach eterycznych na włosy. O tych, które ja przetestowałam i o tych, które również są polecane. No i uwaga, uwaga! Przepis na wyjątkową mieszankę prewencyjną oraz w przypadku, gdy już mamy wszy. Zapraszam. Po pierwsze na włosy, lawenda. Lawenda działa uspokajająco ogólnie i tak samo zadziała na Twoje włosy, więc możesz ją dolać. Możesz olejek eteryczny dolać po prostu do szamponu i używać z szamponem, ale co jeszcze zadziała na niesforne, takie, wiecie, wysuszone mocno włosy, teraz jeszcze przy okazji oczywiście zimy, olejowanie włosów. Czyli do oleju bazowego, który chcemy używać, dolewamy lawendę. I tak na jedną dawkę, powiedziałabym jednorazową dawkę olejowania, daj mniej więcej 3 łyżki oleju i 3 łyżeczki, i 3 kropelki lawendy. I to stanowczo wystarczy. Tym naolejuj włosy i z takimi włosami naolejowanymi chodź co najmniej pół godziny, a jeśli masz możliwość i w ogóle chęć do tego, żeby pójść spać z taką głową, to możesz też to zrobić. Druga rzecz to jest włosy przetłuszczające się. Dla włosów przetłuszczających się potrzebujemy zadziałać oczywiście przy skórze, tak? U nasady włosów i tutaj z olejem bazowym wcieram tymianek. I naprawdę rewelacyjnie działa i szczerze Wam to polecam. Wcieranie tymianku, oczywiście znowu olej bazowy, 2 kropelki tymianku i wcieram w skórę głowy. Tak szczerze powiedziawszy, jeżeli ja autentycznie musiałabym myć włosy codziennie, żeby były świeże, to dodaje mi co najmniej jeden dzień do niemycia włosów. Teraz numer 3. Swędząca skóra głowy. Jeśli swędzicie skóra głowy, ale nie ma tam żadnych pasożytów oczywiście, to też możesz zadziałać olejkami eterycznymi. I tutaj w tym przypadku ja dodaję do szamponu, do włosów, miętę. I do tej ilości szamponu, którą używam standardowo na włosy, dodaję jedną kropelkę mięty, nie więcej. Myję bardzo dokładnie skórę głowy tym szamponem, ale uwaga, uwaga, spłukując miętę, trzeba bardzo uważać, żeby ona nie zleciała nam na buzie do oczu. Bo mięta, jako ten olejek w miarę drażliwy, może spowodować szczypanie lub pieczenie oczu. Później oczywiście, jeżeli tak się zdarzy, jeśli się zdarzy, że olejek eteryczny dostanie Wam się w jakiś sposób do oczu, nawet ten rozcieńczony, to jeszcze bardziej go rozcieńcie. Chodzi o to, żeby nałożyć olej bazowy, który pomoże temu olejkowi się, że tak powiem, rozpłynąć. Masz w swojej kolekcji olejek z drzewa sandałowego albo z rumianku rzymskiego? Koniecznie wypróbuj je na włosy, pomagają przy zniszczonych końcówkach, pomagają również na porost włosów. Możesz zrobić również specjalny wosk do układania włosów. Na moim kanale znajdziesz filmik o pomadzie do brody. I tutaj do stylizacji włosów idziemy bardzo podobnie, ale oczywiście do żeńskich włosów polecałabym używać zapachów, które odpowiadają bardziej kobietom, czyli na przykład olejek Lang Lang. Rozmaryn będzie świetny do wosku, który użyjemy właśnie do stylizacji. Dla włosów falowanych czy kręconych, żeby wytworzyć piękne fale, polecane jest do swojego szamponu dodać rozmaryn i cytrynę. A teraz powiem Wam, jak zrobić ten specyfik, który działa prewencyjnie lub gdy już pojawią się u Was w domu wszy. Najpierw zacznijmy od działania prewencyjnego. Weź olejek eteryczny z lawendy, drzewa herbacianego, eukaliptusa i rozmarynu. Dodaj po 5 kropel do 300 ml szamponu. Zmieszaj to wszystko razem i używaj regularnie. Jeżeli zrobisz taki szampon, to najlepiej przechowuj go w szklanym opakowaniu, czyli na przykład w słoiku. I jeśli wszy pojawiły się już u Was w domu i musicie się ich pozbyć, to również te same olejki zastosuj na oleju bazowym i wetrzyj we włosy. Weź po 2 krople każdego olejku, czyli powtórzmy, rozmaryn, drzewo herbaciane, lawenda i eukaliptus. Wlej je do oleju bazowego i tutaj użyj tak ze 4-5 łyżek oleju. Pomieszaj i zacznij wcierać w partię włosów bardzo dokładnie na całej skórze głowy
i następnie wetrzyj we włosy. Taką mieszankę powinno się pozostawić na dobre parę godzin albo najlepiej na całą noc. Więc w tym wypadku śpimy w takich naolejowanych włosach. Jeżeli będzie potrzeba, powtarzajcie to olejowanie. Na pewno powtórzcie je po 7 dniach, ale koniecznie również dodajcie olejki do szamponu, do włosów. Z chęcią wypróbuję nowe sposoby, nowe olejki eteryczne. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, proszę, bo to będzie na pewno bardzo wartościowe również dla mnie. Dzięki wielkie, że oglądacie moje aromaczaty i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!